Witajcie moi drodzy, bardzo serdecznie z tej strony Ninja Games, a to jest kolejny odcinek z gry LEGO Władca Pierścieni. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz na pocieszenie, no bo zobaczcie. Bo zobaczcie co tu się dzieje. Widzicie? Mamy tylko dwóch kompanów. Legolasa oraz Gimliego. Nie pytajcie gdzie jest Aragorn. Zginął. Słuchajcie, zginął. Nie ma go. Znaczy, dobra, okej, bo to by było głupie. Helmowy Jar, bo w poprzednim odcinku mówiłem, że spokojnie on żyje, a teraz mówię, że on zginął, tak? No to troszkę takie... głupio by to brzmiało. Dobra, czy tam coś jest? Czekajcie. A nie, pewnie tam tylko jest złoty klocek, więc... Znaczy, srebrny klocek. Mithrilowy klocek, tak? Czy mamy nowy obrazek? Nie. Dobra, no to sobie przewińmy. So few of you have returned. Our people are safe. Lord Aragorn. Where is he? He fell. Isengard is emptied. How many? 10,000 strong at least. 10,000? It is an army bred for a single purpose, to destroy the world of men. Let them come. I want every man and strong lad, able to bear arms, to be ready for battle by nightfall. Get the women and children into the cave. Serio? Kobiety też powinny walczyć, jeśli chcą. Znaczy, no, ta tutaj chce, nie? No, dokładnie. No i mamy armię. How is this possible? I bring word from Elrond of Rivendell. We are proud to fight alongside men once more. You are most welcome. No, piękny widok. Ja, ile ich tam jest. Szok. I co, rozpoczynamy poziom? Tak. Mamy Aragorna? Mamy, to super. Dobra. Na wstępie oczywiście sobie poniszczymy wszystko, jak leci. Bo nie wiem, czy będziemy mogli się przełączyć potem na Frodo, czy nie. Zobaczymy. Dobra, beczkę sobie zniszczymy, wóz sobie zniszczymy, a nie, dobra. Wózka sobie nie zniszczymy, bo... Tutaj jest mini zestaw w sumie. I nie możemy tego zniszczyć, niestety. Dobra, co jeszcze możemy zniszczyć? Chyba wszystko, nie? Co jest tylko zrobione z Lego. A czekajcie, jak ja do nich podejdę, to oni mnie... O nie, myślałem, że jak do nich podejdę, to oni mnie zabiją tak niechcąco. Albo chcąco. A czekajcie, to możemy rozwalić? A, to spoko. Bo ja myślałem, że to Gimli musi rozwalić. Ale okej. Okay. Dobra, jeszcze to sobie zniszczmy. I tu jest jeszcze jakaś flaga do zniszczenia. I jeszcze tutaj coś jest do zniszczenia. O, dobra, super. Gimli, niszcz. Mini zestaw, jej. A nawet nie wiedziałem. Dobra. Mamy korbeł, tak? Korba. Tak? Korba? Dobrze zapamiętam? Tak, dobrze. Dobra, ale jeszcze coś tutaj trzeba zestrzelić, żeby można było... Można było to gdzieś podłączyć, nie?
No właśnie. No, zbuduj Legolasa. Dobrze, pięknie. I teraz Gimli, chodź tutaj. I okej. Kurwa nam spadły. Jest super. Dobra, mamy schodki. Czy te pudła możemy jako zniszczyć? Chyba nie. Rozwal mi to. Pięknie. Mamy scenkę. Ja nie mogę, ile elfów. What's happening out there? Shall I describe it to you? Or would you like me to find you a box? Orkowie, znaczy Unkhai też mają uczucia, słuchajcie. No to był chyba ich wódz, co? Co? Ja nie wiem. Ale ja już do tego momentu, słuchajcie, właśnie już do tego momentu nie dotarłem. Ja tylko dotarłem do momentu, jak Aragorn właśnie spadł ze klifu właśnie, nie? Więc właśnie do tego momentu dotarłem. I dalej sobie nie oglądałem, ponieważ nie było czasu. A potem jeszcze musiałem się zabrać za nagrywanie kolejnego dla was odcinka. Więc nie było zbytnio czasu na oglądanie. Dobra, Legolasie! Szybko! Super, pięknie. Jeszcze to musimy zniszczyć i to. I super. I teraz nam nie przejdą. Wow. Zginął? I gdzie on idzie? Ja tutaj jestem, kolego. Gdzie ty szłeś? Dobra. Atakujemy. Jak leci. Dobra. Namierz. I strzał. Okej, dobra. Teraz Gimli. Nie, nie, nie. Dobra, okej. I co? Teraz? Dobra. Tu się nam się coś przyda. Znaczy, trzeba tam wejść i zepchnąć tą skrzynię. O, widzisz Gimli? To się dzieje. Proszę bardzo, sobie stoisz na skrzyni i możesz sobie oglądać, ale zanim zaczniesz oglądać, to zbuduj nam tutaj to, żeby, wiesz. Pięknie. Dobra. Okej. I co teraz? Co teraz? O, jeszcze więcej. Tam by się nam przydał Gimli. No dobra, chodź Legolasie. Ej, to nie fair. Ja tutaj niosę. Dobra. Teraz to okej, teraz możecie tutaj atakować. Ale nie dacie. Liczy się jako mój. Aha, dobra. Wyblokowałem trofeum. Szkoda, że właśnie tych trofeum wam nie mogę pokazywać. Znaczy, mogę wam pokazywać, ale nie wiem jak je włączyć, wiecie? Bo OBS właśnie tego nie... Właśnie tego nie uchwytuje. Nie wiem czemu. Więc sorry. Dobra. No i co teraz? Znowu jakaś drabin... Znaczy, znowu jakieś... A nie, mamy scenkę. No weź tak nie mów, bo zaraz się stanie coś niedobrego. Zawsze jak słuchajcie, ktoś coś mówi, czy na tyle cię stać, to nigdy tego nie mówcie. Bo potem oni pokazują, że ha, myśli, że tyle na nas stać. No właśnie ten, nie?
potem pokazują swoją siłę. A co? Nie mówiłem? Zniszczyli mur. Aha, dobra. To my nimi nie musimy się zajmować, tak? Dobra. Fajnie. Dobra, zbuduj Legolasie. Chodź tutaj. Dobra, pięknie. Wrzuć nam ten kamień. Fikołka sobie zrób, tak? I Gimli. No dawaj. Pięknie. Dobra. Tutaj mamy coś srebrnego do wysadzenia. Ciekawe, czy ten gość, co tam był z tą bombą, to ciekawe, czy on, czy będziemy mogli go kupić albo odblokować, bo on miał jakieś takie ładunki wybuchowe, nie? Czym wyrzucacie? It's a long way. I have to touch it. Don't tell the elf. Not a word. Dobrze, dobrze. Zaraz cię tutaj rzucę. Mamy drugi mini zestaw, fajnie. Tutaj by nam się przydał Golu. No już, już cię rzucam. Hopla. Nie ma wyburzania drzwi, czy tam bramy. Dobra. Zbuduj. I co teraz? Aha, teraz zapewne się przełączymy na Legolasa. Mhm. Dokładnie. No nie, no co wy tak tutaj ten... Nie mogę was tutaj zaatakować. O, super. Aha, dobra. Klocków nam brakuje. Pięknie. Udało się. I gdzie teraz jeszcze? Tutaj, tak? No dobra. Czy dosięgnie stąd? Nie dosięgniesz? A tak? O, no i proszę bardzo. Ale i tak mogą mnie atakować. Niedobrze. Zaraz wam to zniszczę. I zapewne dostanę za to klocki, tak? Do zbudowania. Tak, obstawiam. Bo tam się przydadzą klocki. Ja nie mogę, ile was tutaj jest? Że w ogóle ta drabina was tutaj utrzymuje? To jest dziwne, dobra. Mamy klocki. I super. Dobra, łapcie skrzynię. A bym chciał się przełączyć na Aragorna. O właśnie. Dobra, pięknie. Chodź Gimli. Bo zapewne nam się tu przydasz, albo i nie. Nie szkoda wam tego fortepianu? Co? Jeszcze świnią? Ride out with me.
for Rohan. Yes. Let this be the hour when we draw swords together. No, wreszcie. Fell deeds awake. Now for wrath. Now for ruin and the red dawn. For Theolinden! Okej. Dobra, czekamy, czekamy. Ja nie mogę. Ale fajnie. Fajnie to zrobili. Nie powiem, że nie. I zestaw. A tam trzeba było skończyć? Wreszcie. Dobra, okej. O, słuchajcie, coś. Ja nie mogę, ja się trola. Mają. Dobra, 3 na 5. Jakieś tutaj te flagi musimy niszczyć. Pięknie, 4 na 5. I tam jest, tam będzie ostatnia. Mamy. Trzeci mini zestaw. Super. I co teraz? Gandalf. No nie, jeszcze więcej armii mamy. Super. Mamy elfów. Mamy żołnierzy, tak? Czy jak oni się tam nazywali? Znaczy nazywają. Dokładnie. No i co? Poziom ukończony. Przed nami bitwa. Taki zdobyłem. Król Theoden, zbroja. O, mamy tego gościa chyba. Tego z bombą. Znaczy z ładunkami wybuchowymi. Dobra, przewinimy to sobie. 659 tysięcy, super. I super jest. 10 klocków mitrilowych. No i zobaczmy, czy możemy się przyłączyć na Frodo teraz, czy jeszcze nie. Tak, chyba teraz możemy. Dobra, okej. Widzicie? Teraz Sauron patrzy gdzie indziej. Patrzy tam. Więc się przełączmy na Frodo i w dzisiejszym odcinku po prostu sobie rozpoczniemy dwie strony. I co tutaj nas czeka? Dobra, przewińmy. Faramir, folks have taken the eastern shore. Their numbers are too great. By nightfall we'll be overrun. Mr. Frodo, it's calling to him, Sam. His eye is almost on me. The weapon that will change our fortunes in this war. You want to know what happened to Boromir? The ring drove your brother mad! Mr. Frodo. They're here. Co? Co jest... Co z jego oczami? Nie, ja to słuchajcie, muszę po tym nagraniu, muszę obejrzeć sobie film. Ja nie mogę. Co ty, Gollum, chcesz? Miecz? A po co ci miecz? Masakra. Dobra. Aha, musimy się przełączyć teraz na Faramira. I okej. No i co teraz? Aha, dobra. Tam musimy strzelić. Zapewne. Ej, my możemy się przyłączyć na Golluma? Aha, ale ma związane ręce, więc nic zbytnio nie zrobi, ale fajnie. Dobra.
I Samie, chodź tutaj, podciągnij nam to. I super. Zbierz monetkę. Dobra, teraz by nam się przydał farmir, żeby to strzelić. Znaczy, żeby tam strzelić. Nie, po co wyciągasz miecz? Chociaż nie ukrywam, że lubię grać mieczem. Ale... na razie tutaj by nam się mógł bardziej przydał niż miecz. Dobra, zróbmy to tak. To będzie tak. Okej. Mam nadzieję, że dobrze to robię. Dobra, hopla. O co jest? Dobra. Dobra, wyciągaj swój łuk i strzelaj. Dobra. Okej. A ten ciągle chce ten swój miecz, tak? Dobra, mamy orka tam u góry. Okej, co teraz? Co teraz? Możemy to jakoś zniszczyć? A, dobra. No, wspinaj się. O co tu chodzi? Aha. To może powinniśmy się przełączyć w takim razie na tego pana. Ale czy to nam coś dało? Zbytnio nie. Więc raczej tam musimy coś zrobić. Tylko pytanie co? 2 hours later. Ja nie mogę. Dopiero teraz mi mówicie, że tutaj coś jest? Sorry. Po prostu masakra. Ja w ogóle nie widziałem tej dziury. Znaczy myślałem, że to po prostu jest jakiś cień czy coś. A to po prostu tam trzeba było użyć tego. Mamy miecz. Jak to się nazywa? Flakonik Galadrieli. No właśnie, Galadrieli. Ale tutaj by nam się przydał sam, więc chodź tutaj Samie. Gollum, ty sobie tam czekaj ładnie na nas. I okej. Nie wiem, ile ten odcinek, słuchajcie, będzie trwać. Ale też już chcę szybciej zakończyć tą grę i nagrywać dla was nową grę, czyli Lego Batman 2. Dobra. Aha. A bo ja na początku myślałem, że właśnie coś z tymi kamieniami, słuchajcie, mamy zrobić, że to jest jakiś błąd z tymi kamieniami, że... no nie wiem. Że właśnie ktoś powinien nam to rozwalić. Czekaj, czekaj ty. Już wyciągam łuk. I tutaj po tobie, kolego. O. No. I spoko jest. Dobra. Dostaniemy kasę? Dostaniemy. Ale dobra, już się może nie skupię na tej kasie, bo... bo odcinek wyjdzie za długi. Dobra. Przełączmy się na Frodo. Zbudujmy coś. Mamy miecz, tam nam się przyda Legolas. Dobra, proszę bardzo, masz miecz. A. Czy daliśmy tobie miecz, czy nie? Dobra. Czekaj, a ty masz miecz? Nie możemy jak sprawdzić. Czyli Gollum nie ma tak jakby ekwipunku swojego. Ciekawe. No, w sumie... gdyby on mógł to wszystko trzymać. Dobra. Frodo. Aha, dobra. Tutaj mieliśmy to. Dobra. Chodź tutaj, Gollumie. Ej! Dobra. Boromir. Trzeba ich tutaj zestrzelić. Żeby nam nie przeszkadzali. Dobra.
czemu nie walczysz mieczem? Tylko wręcz walczysz, he? Dobra. Okej, okay, zbuduj. Dobra. No i proszę bardzo. Załatwieni. Golum. Teraz możesz się wspinać tutaj. Okej. No chyba słuchajcie, muszę na niego mówić Smigol, no bo już jest tak jakby chyba miły, nie? No bo nam pomaga i w ogóle. Więc powiedzmy na niego Golum, znaczy Smigol. Jak na razie. Sprawdźmy, jak będzie się spisywać. Dalej. Dobra. Okej. Dobra. By nam się przydał Farmir, żeby ustrzelić tego czarnego jeźdźca. Dobra. Okej, to trzeba zniszczyć zapewne, tak? Tak. Ja i teraz strzelamy. O, strzelamy. Ja! Ale efekt. Dobra. Okej. Przełączmy się teraz na Frodo. I teraz sam by nam się przydał. Wykop nam to. Co my tu mamy? Aha, coś do zbudowania. Dobra, musimy mieć korbę, tak? Ale ty nie masz wędki, nie? A czekajcie, a Golum? O, Golum może! No to po co nam wędka, słuchajcie? Jak Golum może, to... to spoko. Dobra. To sobie tak czekam, żeby dostać więcej kasy, wiecie? O, widzicie? Dostaliśmy więcej kasy troszkę. Dobra. No i kręcimy. Okej. Okay. Chodź tutaj, Frodo. No i znowu, kurczę. Co jest? Co on chciał zrobić z tym kręcieniem? On chciał go już założyć, czy co? Masakra. Dobra. Idziemy, idziemy. Aha, dobra. Myślałem, że cały czas naprzód musimy iść. No i super efekty znowu jest. Mega. Dobra. Słuchajcie, już mi ręka ścierpła. Taka ciekawostka. Dobra. Czy z tym coś... Aha, dobra. A czekajcie, bo tam... jest coś. Aha, dobra. Myślałem, że coś fajniejszego, na przykład fioletowa moneta. Albo coś w tym stylu, a tam tylko niebieska. No i znowu. Nie, no co ty? Nie zakładaj go, no Frodo, co robisz? Dobra. Farmir, chodź tutaj. Myślałem, że już się z nim tutaj rozprawiłeś. Dobra, zbuduj nam to. Znaczy tą drabinkę. Pytanie, czy mogę ja jakoś zdobyć ten mini zestaw? A, mogę! Fajnie. Dobra, no i strzelamy. Mamy scenkę, czyżby już koniec?
I told Gandalf I would keep you safe. And safe is where I'll keep you. Son, a wizard should know better. Nie mówcie, że jeszcze... że jeszcze poziom trwa. Jeśli tak, to ojoj. Jak ten odcinek długi wyjdzie. Jeśli tak, to przepraszam was bardzo. No ale jeśli nie macie co robić, to możecie sobie... Tak, to jest kolejny poziom, dobra. Dobra, już tutaj raczej nie będę nic niszczyć, jedynie żeby po prostu przejść, tyle. Co my musimy tutaj zrobić? Musimy przejść tymi drzewami do... Nie wiem dlaczego. Zwalimy? O, super. Dobra. Okej, okay, gdzie mamy iść tak właściwie? Ja sobie tak idę, depczę ich. Ale nie wiem, gdzie idę. Aha, tutaj musimy iść, tak? No dobrze. Chyba. Ognista strzała. Ja. Nieźle. Dobrze, że tutaj mamy wodę. Znaczy baniak z wodą. To możemy ugasić ten... Jak szybko. Idziemy dalej. Co teraz? Co teraz? I gdzie teraz? Może tam, co? Drzewo nie chce współpracować, to okej. Okay. Rzucaj tam. Dobra. Pytanie, czy dosięgniesz? Nie, nie dosięgniesz. To musimy podejść troszkę bliżej. Dobrze, fajnie. Idziemy. Aha, dobra. Rozwalamy tamę. Ja nie mogę, ale silni te drzewa. Znaczy, silne te drzewa są. No w sumie racja. Drzewa są silne. To prawda. Dobra. Tak sobie patrzę na pogodę. No, chyba słońce. Dobra. No i co, Sarumanie? Ci sobie surfują. Czy on wyrzucił tą kulę? A, rogi masz. Rogi jeleńskie. Saruman must remain under your guard, tribute. Is no power anymore. This my bark. Peregrine Took. I'll take that, my lad. Quickly now. Co? We must travel to Edoras with all speed. Jakim cudem? Ja nie mogę. To on... to jego obrona to jest Kesin, tak? Okej. Okay. Mamy Golluma. Czy jeszcze kogoś? Nie. Znaczy tak.
Jakieś tam do odblokowania. Znaczy do kupienia. Dobra. Jakiś jeden mini zestaw, odblokowano schemat, co to jest? Mithrilowe rękawice bokserskie. O, super. Dobra, słuchajcie, to by było już na tyle. Ja bardzo wam dziękuję za uwagę. Jeśli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. A jeśli wytrwaliście do tego momentu, to napiszcie w sekcji komentarzy. Smigol. O, Smigol napiszcie. A, to ten golem wciąż tutaj jest. Już go nie lubię. A ja go tutaj sobie chwaliłem, że tutaj ten, że jest miły. Nie mówcie, że kolejny poziom. Aha, czyli już koniec tego kolejnej części. To teraz jaka nam część zostanie? No, nie mam pojęcia, słuchajcie. Tak szczerze to nie mam pojęcia jaka część, ale chyba ostatnia już? Czy przedostatnia? Nie wiem. No, ta druga część również wyszła przekozacko. Wielkie brawa dla twórców. Proszę bardzo, brawa. No. I co tutaj można powiedzieć? 10 na 10. Wystawiam ocenkę. 10 na 10. No. Więc bardzo fajna część. Bardzo mi się przyjemnie w nią grało. Szybko ją zakończyliśmy. Dobrze, okej, słuchajcie. To by było już na tyle. Ja bardzo wam dziękuję za uwagę, bo już mój pies już chce iść na dwór, więc trzymajcie się. No i do usłyszenia niebawem. Hej.